Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Wczoraj widziałeś film z aplikacji powłoki na opony Optimum. Grubo położone. I teraz tak, widziałeś. Dzisiaj mamy 22 grudnia. Dokładnie, czyli mamy 3 miesiące. 26 września wleciały na auto koła i stąd liczę trwałość. To, że tam kładłem to w zimie, to tam pikuś. Tu mnie interesuje przemieszczanie się z tym produktem. Czyli teraz mamy 3 miesiące. Mamy cały październik, cały listopad i praktycznie cały prawie grudzień. Co do produktu. Słuchaj, na oponach wygląda, jakby go nie było. Opony łapią brud? Łapią brud. Czy je się łatwo doczyszcza? Zdecydowanie łatwiej. Czy produkt jeszcze siedzi? Zaraz sprawdzimy. Zobacz na hydro. Jakby brakowało, nie? Coś tam gdzieś się pojawia, ale to tak jakby go nie było produktu. Tutaj. Podobna akcja. Z drugiej strony, słuchaj, jest to samo. Teraz tak. Biorę sprężone powietrze. Słoneczko wyszło. Kurczę, jak miło. Pamiętasz? FX Protect? Gravity? Prałosz? Zobacz. No, tutaj nawet widać, gdzie myjką nie dojechałem. Rewelacja, co? Zdjęło niesamowicie. Tu co to, jakieś grubsza rysa? Nie wiem. Z tamtej strony błotnika już mi odpada farba. Tak to jest, jak się ma starego gruza. Słuchaj, wentyl mamy tu. Zobacz, osuszanie. Czy ja widzę, że produkt siedzi? Widzę. Widzę. I teraz tak, jadę rękawicą. No już takiego poślizgu aż znaczniejszego nie ma. Zdecydowanie łatwiej się domywa, ale pokażę Ci, że produkt siedzi. W dalszym ciągu siedzi. Czy produkt przeżyje zimę? Podejrzewam, że jest to realne. 3 miesiące na aucie, słuchaj, i w tym produkcie no nie da się ukryć. Nie chodzi o to, że ma wyglądać, ma zabezpieczać i robi to bardzo dobrze. Domywanie naprawdę. Ja tutaj wrzuciłem oprysk z FX Protect i później wjechałem z pianą 1:10, tak jak myję, neutralną i czyściutko, naprawdę czyściutko. Oczywiście mógłbym tu wjechać z cleanerem do opon, ale po co? Po co? Opona wygląda zajebiście, satyna. Pomimo, że łapie brud, jakby produktu nie było. I teraz tak, tu dałem produktu naprawdę grubo. Tu jeszcze widać te pęknięcia, ale tutaj, o i tutaj czuję, tutaj nawet nie będę Ci powiedział, bo tu widzę nawet o ściechę, gdzie produkt siedzi, cały czas zabezpiecza. Na zimę jest zajebisty, nie będę ukrywał. Jest to powłoka, jest produkt zajebisty, robi to, co ma robić, zabezpiecza. Czyli zimą wjeżdżasz na myjnię samoobsługową, dobry oprysk i naprawdę czysta. Fakt, że no widzisz, no... Woda siedzi, no nie spływa, nie kropelkuje, ale ten produkt nie ma wyglądać, on ma być praktyczny. Dla mnie to jest taki typowy, a czy na lato też, typowy łobuz na zimę właśnie. Nie masz możliwości aplikacji dressingu, czy nie masz tak jak ja na przykład ogrzewanego garażu, żeby sobie umyć, żeby to wszystko ładnie wyschło. Aplikujesz przed zimą na koła, grubo tak jak ja zajechałem. Ja wiem, że to jest nieprawidłowa aplikacja, że powinno się dotrzeć, ale moim zdaniem masz zabezpieczenie, naprawdę. I tu widzę to odcięcie idealnie. Pójdę jeszcze z tamtej strony, bo tam nie ma odcięcia. Tu nie ma odcięcia, ale też zobacz. Widzisz? Siedzi. Siedzi cały czas, siedzi.
Także masz zabezpieczenie. Naprawdę domywanie jest zdecydowanie lepsze niż... Znaczy, pokusiłbym się nawet o to, że lepiej się na tym produkcie domywa niż na klasycznych dressingach. Z tego względu, że mam wrażenie, że nie zbieram dressingu, tylko powłoka ona siedzi w oponie głęboko i zbieram tylko brud. Naprawdę zabezpieczenie jest tu... Znaczy, na chwilę obecną, czy miałem coś lepszego? O, może tak, o zabezpieczenie jako zabezpieczenie opon. O, chyba nie, słuchaj. Chyba nic tak mocno nie zaingerowało w oponę jak ten produkt. Takie mam wrażenie, bo miałem tam chyba softa, jakąś powłokę. Vista. Z tym, że tam jest gorzej, zdecydowanie. Z tego, ten produkt tamten siedział, ale to na tamtym produkcie to było tak, jakbym w ogóle nic nie miał. Doczyszczanie było ciężkie, toporne. Tutaj jest zdecydowanie czuć ten poślizg i że ten brud naprawdę z dużą łatwością zmywasz. Nawet pod ciśnieniem widać, że naprawdę opona jest chroniona. Także produkt super. Oczywiście jeżdżę dalej, obserwuję, słuchaj. Zobaczymy, czy przetrwa zimy. Zobaczymy, jak długo. Wstępnie widzę, że tutaj się już chyba nic nie zmieni. Tak jak już siedzi, tak będzie siedział i później czuję, że będę miał problem, żeby go zmyć. No dobra, słuchaj. Wczoraj aplikacja, dzisiaj taki nieskończony test trwałości, ale chciałem pokazać, że... Bo pojawiały się chyba filmy gdzieś na netach, że ten produkt w ogóle nie siedzi. Że zjeżdża. Siedzi. Nie zjeżdża. Kwestia podejścia, kwestia testowania właśnie. Czystej opony, to też jest ważne. Produkt uwielbia właśnie, o, zanim doczyścić. Opona musi być naprawdę na maksa doczyszczona. Żeby ten produkt, żeby pokazać właściwości tego produktu, który moim zdaniem jest naprawdę zajebiaszczy. A, i z tyłu widziałeś też w filmie atakowanie z pistoletu. Na oponę też tak możesz. Jak najbardziej. Pistoletem sobie polakierować oponę tym produktem i z tyłu, jak to nazwać, osłonę tego bagażnika, roletę, o, w dalszym ciągu siedzi, słuchaj, ja wjeżdżam tam tylko z interior cleanerem i bajeczka, naprawdę doczyszczanie, czuć, że ten produkt siedzi, że jest to powłoka i że zabezpiecza, znowu się powtórzyłem, ale jak jest dobry produkt, trzeba to podkreślić. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!